Internauci napisali: Gdzie jest rosyjska kolumna? Było ogniste powitanie Ukraina. Dzięki wiadomościom na czacie zniszczono rosyjską kolumnę wojskową. Rosyjska kolumna wojskowa została zniszczona w obwodzie kijowskim dzięki wiadomościom o przemieszczaniu się wrogiego sprzętu wysłanym przez Ukraińców na specjalnym oficjalnym czacie, poinformowała agencja Ukrainform. Wiadomości o przemieszczaniu się wroga na oficjalnym czacie Małpasto Prussian Warbot każdego dnia przynoszą nowe zdobycze, poinformowały na Facebooku siły zbrojne Ukrainy. Tym razem służba bezpieczeństwa Ukrainy otrzymała współrzędne wrogiego jego sprzętu z oznakowaniem V w obwodzie kijowskim. Wiadomości sprawdzono i przekazano wojskowym, dodano. Wynik widać na zdjęciu: ogniste powitanie okupantów. Czytamy: Wojna w Ukrainie. Straty Rosjan we wtorek ukraińskie siły lądowe poinformowały, że od 24 lutego do 7 marca zginęło prawie 12 tysięcy rosyjskich żołnierzy biorących udział w agresji na Ukrainę. Według strony ukraińskiej Rosja straciła również 303 czołgi, 1036 wozów bojowych, 120 systemów artyleryjskich, 56 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. 27 systemów obrony przeciwlotniczej. Wśród rosyjskich strat wymieniono także 48 samolotów, 80 śmigłowców, 474 pojazdy, 3 kutry, 60 cystern i 7 bezzałogowych statków powietrznych.